Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj do Lublina. Jesteśmy w centrum konferencyjnym w Lublinie. Ja jestem kandydatem do Parlamentu Europejskiego z województwa lubelskiego, ale ja nie będę mówił o sobie, bo będę mówił o Szumanie, dlatego że takim, można by powiedzieć, całą zawartością mojej kampanii jest właśnie pokazanie, że bez powrotu do Europy Szumana niestety Europa, Polska też będzie pogrążała się w coraz większej destrukcji. Jeśli Państwo pozwolicie, to usiądę, żeby można było tutaj zarządzać tą prezentacją. Chciałem też tutaj powitać szczególnie najmłodszego uczestnika Patryka, tak, który tutaj przybył. Jak rozumiem, Patryk też się chyba interesuje Szumanem, bo nie sądzę, żeby został tutaj zmuszony do przybycia. Tutaj właśnie, tak jak powiedziałem na początku, że jeśli nie wrócimy do Europy Szumana, to możemy spodziewać się coraz bardziej pogłębiającej się właśnie destrukcji. I Robert Schuman właśnie mówił, że nie chcemy superpaństwa. Bardzo mocno to podkreślał. Ci, którzy, prawda, działają obecnie w Brukseli, czy też tacy inni działacze, właśnie idą za tą ideologią Spinellego. Co to jest ta ideologia Spinellego? To jest właśnie działanie w kierunku usunięcia tożsamości narodowej w celu usunięcia właściwie wszystkiego, co wiąże się z tradycją, z wiarą, z instytucjami danego narodu czy państwa. I to w efekcie będzie prowadziło do tego, że gdyby, jeśli dopuścimy do tego, będzie prowadziło do sytuacji, w której będziemy tylko jakimś terenem geograficznym, w którym mamy pracę, odbywa się jakaś działalność gospodarcza, natomiast całe zarządzanie odbywa się w Brukseli. I Schuman właśnie przeciwstawił się już wtedy, przed śmiercią, przeciwstawił się ideologii Spinellego, ponieważ wiedział, że kiedyś ta aktywność jego naśladowców, czyli naśladowców Spinellego, będzie miała bardzo intensywne działanie. No i można powiedzieć, że żyjemy w ciekawych czasach, bo właśnie dożyliśmy takiego momentu, o którym mówił Schuman. Mówił, że nie chcemy superpaństwa. Przecież wtedy, zaraz po wojnie, kiedy budowała się taka jedność, solidarność między narodami, bo po tej właśnie destrukcji wojennej było pragnienie ludzi do tego, żeby już żyć w pokoju, żeby się rozwijać. Ale i wtedy Schuman w 1962 roku mówi właśnie, że jest perspektywa, nie określił daty, właśnie powrotu do pewnej destrukcji. Destrukcji, która właśnie dotyczyła tej formuły właśnie superpaństwa. Tutaj właśnie podkreślić należy, ja tutaj proszę Państwa wyświetlam takie po kolei slajdy, nie będę ich jakby szczegółowo omawiał, tylko te slajdy jednocześnie pokazują pewne istotne elementy, które właśnie dotyczą solidaryzmu społeczno-gospodarczego. Bo Schuman był bardzo konkretny, on nie był osobą, która funkcjonowała w ogólnikach, tylko bazując na fundamentach wartości chrześcijańskich, bo był katolikiem, codziennie odmawiał różaniec, msza, ale był jednocześnie znakomitym ekonomistą i prawnikiem. I jego życie codzienne polegało na tym, że no, był takim fanem wdrożeń, żeby każdy dzień się kończył jakimiś konkretnymi sprawami, które wprowadził właśnie w życie. Tutaj mówimy o solidaryzmie społeczno-gospodarczym, bo mamy obecnie całą masę właśnie przejawów, gdzie tego solidaryzmu nie ma. Schuman właśnie
tak sformułował taką, można powiedzieć, takie hasło: jedność, solidarność i pokój. Bez jedności, bez pojednania nie ma solidarności, a bez solidarności nie ma pokoju. I teraz żyjemy w czasach, kiedy obserwujemy, że tworzy się wielki chaos, jakaś wielki egoizm, dominacja oligarchii kapitałowej, dominacja gospodarcza Niemiec, którzy już zapomnieli o tym, jaką krzywdę zrobili podczas I wojny światowej. I tutaj powracamy do tego, tu Państwo widzicie na slajdzie, homo economicus, czyli można powiedzieć neoliberalizmu w modelu społecznym i gospodarczym, który można powiedzieć jest koncepcją destrukcyjną dla efektywności gospodarczej. Można by powiedzieć, że po wojnie rozwijał się taki jeszcze może nie solidaryzm, ale właśnie taki wymiar jakiegoś w miarę równomiernego, czy takiego rozwoju, czy takiego, powiedziałbym, partnerstwa, które powodowało, że rzeczywiście Europa się rozwijała. Polska oczywiście była za tą żelazną kurtyną. I po właściwie w latach 70., 80. widzimy, że chyba ten dobrobyt jest pewną, tak uderza taka woda sodowa ludziom do głowy i zaczyna się jakby nowa era ucieczki od tego solidaryzmu, czyli taka atomizacja. Ludzie uważają, że wcale nie trzeba żyć we wspólnocie, że wspólnota nie jest ważna. Kiedy to właśnie gospodarka jako taka, jeśli potraktujemy ją jako zbiór elementów, czy to w Polsce, kiedy tymi elementami są przedsiębiorstwa, albo w układzie europejskim, kiedy tymi elementami są ekonomie poszczególnych narodów, to jeśli te poszczególne elementy są słabe, to cała gospodarka będzie słaba. Też złem, czy bardzo negatywnym elementem dla funkcjonowania gospodarki jest duże zróżnicowanie. I tutaj właśnie też, jak się patrzy na historię myśli ekonomiczne, to proszę Państwa, w Grecji, później w Rzymie była pewna destrukcja, później w okresie średniowiecza pojawia się rozwój niesamowity. I tutaj ciekawa refleksja, dzisiaj się proponuje ugorowanie, tak? Kiedy właśnie w średniowieczu ta kultura rolna była tak twórcza, że odeszła od ugorowania. Ludzie wprowadzili płodozmian i później udoskonalały się te procesy w rolnictwie, w kulturze rolnej. A dzisiaj słyszymy szaleństwo ideologiczne, proponuje rolnikom ugorowanie. No, czy za chwilę mamy przejść do tego, że będzie 1/3, to będą ugory i skończymy z płodozmianem, tylko będzie jakiś rodzaj właśnie w cudzysłowie trójpolówki, bo takie szaleństwo, można by powiedzieć, obserwowaliśmy w pewnym sensie w Rzymie. Ja tu, odnosząc do właśnie dzisiejszych sytuacji, chciałem wskazać na pewien problem, który może prowadzić do tego, że będą w ramach systemu rolnego powstawały latyfundie. Z historii wiemy, że w Rzymie powstawały latyfundie. Niewolnicy, było ich coraz więcej, no i komasowano ziemię. Niewolnicy pracowali, a właściciele małych gospodarstw byli usuwani. Dzisiaj chyba stoimy właśnie przed takim zagrożeniem. Proszę zauważyć, na Ukrainie to są w zasadzie latyfundie. Na Ukrainie oligarchia taka właściwie międzynarodowa, bo tam właścicielami tej ziemi to są i Niemcy, Belgowie, w najmniejszym stopniu to są Ukraińcy. A już na pewno nie można mówić o ukraińskich gospodarstwach rolnych w takiej formie, jakie one występują w Polsce. I
to nie jest taki konstrukt umysłowy, tylko właśnie taki cel jest między innymi ideologii Spinelliego. W zapisach jego manifestu i to, co się przenosi do traktatów teraz, wyraźnie z tego manifestu wynika, że ta konstrukcja społeczna, model społeczny ma polegać na tym, że będzie klasa rządzących, no, takiej śmietanki, że tak powiem, połączona z siłą kapitałową oligarchów, a druga klasa to będzie ta cała reszta. I ta cała reszta będzie, można powiedzieć, w bardzo wysokim stopniu pozbawiona własności. Ten proces, jaki się odbywa teraz w stosunku do rolników, właśnie absolutnie ma taki cel. I teraz, kiedy zadamy sobie pytanie, czy w ogóle rolnictwo ma zniknąć z powierzchni Europy, odpowiedź jest nie. Tylko, bo przecież te areała, te ziemie rolne ktoś będzie chciał wykorzystać do produkcji czy też zarabiania. A zatem ta komasacja tych właśnie ziem będzie przechodziła w ręce tych oligarchów, czyli to bardzo podobny układ, jaki jest w Ukrainie. I w związku z tym będzie ci, którzy są teraz właścicielami, będą po prostu no, najemnymi pracownikami na tej ziemi. I to jest właśnie, to wynika z tego właśnie i z manifestu Spinelliego i z zapisów już, które pojawiają się w traktatach. To proszę Państwa taki obrazek, który pokazuje, jak Arystoteles widział schematycznie jakby budowanie wspólnoty pomiędzy właśnie przedsiębiorcą, a właśnie tym, który nabywa jego, prawda, usługi. I on tam już wtedy, przecież to właśnie w Grecji nie było chrześcijaństwa, mówili o etyce, której celem było budowanie jak najlepszych relacji między właśnie przedsiębiorcami, a gospodarstwami domowymi. I te relacje zwiększały, można by powiedzieć, dobrostan jednej i drugiej strony. Tu mówię o tej relacji, bo Robert Schuman właśnie akcentował kluczową rolę relacji. Mówił nie ekonomia, nie instytucje, ale właśnie relacje, relacje i jeszcze raz relacje. Dlaczego mówił o tym? Bo dla niego jakby czy w ogóle w życiu społecznym i gospodarczym wspólnota jest nośnikiem wartości, jest nośnikiem rozwoju. Jeśli jest, nie ma relacji, jest rozbicie, czy właściwie jak popatrzymy na wspólnoty rodzinne, jeśli tam jest rozbicie, to po prostu wszystko jest w pewnym chaosie. I Schuman właśnie nawet w tym wystąpieniu swoim mówił, nie chcemy superpaństwa, bo on mówił, że monolit, że uniform jest właśnie tym, co zabija relacje, wspólnotę i wolność. W superpaństwie zarządzanym centralnie nie będzie możliwości dla wolności jakichkolwiek podmiotów, ani też właśnie dla pojedynczych osób czy gospodarstw domowych. Tutaj bardzo jakby w tym wszystkim Schuman konstruuje, patrzy na tą wspólnotę też w wymiarze władzy cywilnej i władzy duchownej. I mówi tak, że człowiekowi mają służyć, nie można tego człowieka rozdzielić, podzielić, bo on ma ten wymiar ducha i ciała, materii i ta władza cywilna czy autorytet cywilny ma się w jakiś sposób służyć tym sprawom materii bardziej, a duchowa tym duchownym, sprawom duchowym. Ale mają ze sobą właśnie współpracować. Czyli Schuman jest takim, pokazuje ten sens wspólnoty relacji na różnych poziomach oraz rolę podmiotów, czyli władzy,
która ma się w to wpisywać i nie może być właśnie w związku z tym w żaden sposób autorytarna, czy też traktować właśnie człowieka jako przedmiot. Tutaj właśnie to się wywodzi z różnych, można powiedzieć, historycznie to podejście, o którym mówi Schumann, jeśli chodzi o służebną rolę władzy cywilnej i duchownej, z pewnej tradycji też, która przez 2000 lat w Europie się kształtowała, tradycji też katolicyzmu, i wprowadza nas w perspektywę taką pięciowymiarową, perspektywę, która mówi o, że takimi filarami jest właśnie wolność, solidarność, różnorodność, patriotyzm i chrześcijaństwo. I teraz superpaństwo, czyli usunięcie całkowicie suwerenności narodów, właśnie ma doprowadzić do tego, że nie będzie tych ani pojęć, ani rzeczywistych mechanizmów, które właśnie zawiera te właśnie pięć istotnych filarów w społeczeństwie. Tutaj właśnie ten solidaryzm, czy też zanik tego solidaryzmu, można zilustrować tym bardzo drastycznie wyglądającym podziale. Jak widzimy na tym slajdzie, 82% tworzonego majątku na świecie przejmuje około 1% najbogatszych ludzi. To dla ekonomii jest bardzo zabójcze, dlatego że po prostu ten proces decyzji związanych z zarządzaniem, alokowaniem gospodarką jest skupiony w rękach tylko bardzo małej grupy ludzi, a pozostali właściwie nie mają dużych w tym zakresie możliwości. Tutaj, proszę Państwa, na tym slajdzie pokazuję niezwykle ważną rzecz, o której w pewnym sensie mówił Schumann, bo mówił o takim wystąpieniu, mówił, że przestrzegał, że Spinelli będzie prowadził do takiego usypiania, ta ideologia jego usypiania ludzi będzie pokazywała jakieś świetlane wizje dobrobytu, wspaniałej przyszłości, gdy tymczasem będzie dziać się właśnie odwrotnie. I to, na co Schumann zwracał uwagę, to właśnie mówił, że celem tego usypiania, takiego właśnie, można by powiedzieć, tworzenia obrazu za mgłą, było właśnie usuwanie relacji i ducha takiej solidarności między ludźmi. Tu na tym slajdzie pokazuje właśnie, z czym mamy do czynienia. Otóż od wejścia do Unii Europejskiej do chwili obecnej, tutaj w tej części to mamy właśnie Polskę i Węgry, a tutaj u góry to mamy właśnie Francję i Niemcy. I widzimy, co to przedstawia. To przedstawia, ile aktywów finansowych jest na osobę w poszczególnych krajach, czyli na gospodarstwo domowe, czyli jak wygląda to bogactwo. I proszę zauważyć, że ta różnica się powiększa z upływem lat. Czyli tutaj jakby budowanie tej gospodarki w Europie, Unii, miało polegać na konwergencji, co to znaczy na zbliżaniu się potencjałów, czyli na budowaniu właśnie tej solidarności, ale nie solidarności dla solidarności jako cel sam w sobie, tylko dlatego, że właśnie to daje dużą efektywność gospodarczą. I widzimy, że ta różnica się powiększa pomiędzy, właśnie tu na dole mamy Węgry i Polskę, ale na podobnym poziomie są wszystkie inne kraje z tego naszego regionu. Czyli można, ja tu takie pytanie stawiam, czy kraje zachodniej Unii Europejskiej bogacą się kosztem narodów Trójmorza? Tak, odpowiedź jest tak, właśnie bogacą się i ten system tego niesprawiedliwego wręcz
podziału nie wynika z tego, że oni lepiej zarządzają, tylko po prostu mechanizmy są takie, że jest, można powiedzieć, jest nadużywanie, można powiedzieć, nadużywanie tych korzyści, które płyną z naszych krajów, czy też czerpanie, czy też taka eksploatacja. Tutaj właśnie pokazuję kolejną rzecz. Dlaczego te slajdy pokazuję, proszę Państwa, bo tutaj oczywiście, przepraszam, w różnych dyskusjach, w mediach, w kampaniach wyborczych mówi się właśnie o tych sprawach, ale ja jako ekonomista uważam, że po prostu trzeba pokazać liczby. I nie chodzi o to, żeby tutaj wzbudzać jakieś emocje, tylko zwiększać racjonalne myślenie, co z tym fantem zrobić, bo ten tutaj te liczby pokazują, jaki jest skutek negatywny wprowadzenia euro. Tutaj widzimy kraje Portugalia, Francja i Włosi. Straty od momentu wprowadzenia euro przez 20 lat i te straty są na poziomie 200-250% ich produkcji, ich PKB, czyli całej produkcji rocznej. Jedynymi wygranymi są właśnie Niemcy i Holandia. I to Włosi na przykład, ich gospodarka, ich potencjał przed wejściem do euro był na poziomie wyrównanym do Niemiec. I tutaj właśnie niektórzy, nie wiem, którzy celowo ideologicznie chcą zamazywać obraz, boją się pokazywania takich właśnie liczb i tłumaczą, no bo Niemcy potrafią lepiej zarządzać. Właśnie te mechanizmy spowodowane euro prowadzą właśnie do pogarszania sytuacji, która jest w tych innych krajach poza właśnie Niemcami. Tutaj, proszę Państwa, też pokazuję taki slajd, który spójrzmy w roku właśnie na jesieni, czy właściwie na przełomie 2000-2021. Emisja CO2 była na poziomie tutaj około w takich jednostkach, znaczy te jednostki dotyczą, proszę Państwa, tak zwanego podatku za tonę emisji CO2 i tu widzimy do około 30 euro. Natomiast gwałtownie rośnie to i to do poziomu prawie 100, czyli pięciokrotnie czy trzykrotnie, co powoduje, że ten podatek przenosi się na właśnie koszty ceny energii, czyli po prostu płacimy niesprawiedliwą cenę. Co z tego wynika, proszę Państwa? Czy z miesiąca na miesiąc raptem więcej emitowaliśmy CO2? Nie, tak? Czy w związku z tym, skoro nie, to znaczy, że ten podatek nie powinien był być zwiększony. W ekonomii jest taka zasada, wiecie Państwo, jak zanieczyszczenia ktoś usuwa do rzeki, czy to musi zapłacić ekwiwalent tych kosztów, które wynikają ze zniszczenia środowiska. I taka jest logika ekonomiczna takich podatków. Gdy tymczasem nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, czyli mamy po prostu efekt funkcjonowania tutaj pewnych grup kapitałowych, oligarchii, którzy, no, mówiąc kolokwialnie, pompują pewien, tworzą wypompowany pewien efekt tych cen, zarabiając na tym potężne pieniądze, a obciążane są gospodarstwa domowe i właśnie przenosi się to na właśnie nasze koszty, na właściwie zubożanie ludzi. Proszę Państwa, tu jest, tak nie będę tu bawił się w jakąś pogłębioną ekonomię, tylko chcę zwrócić uwagę, proszę Państwa, dochody z pracy, płace. Jeśli zarabiamy w Polsce, kiedy po tym komunizmie, prawda,
nie mamy kapitałów, gospodarstwa domowe no, funkcjonują jako tako, bez możliwości wcześniej zgromadzenia kapitałów, bo w II wojnie światowej to Niemcy okradli, wywieźli 30% lasów, wywieźli złoto, różne linie produkcyjne, całe zakłady, a później jeszcze komunizm, to z drugiej strony Sowieci, prawda, wywozili na wschód i był taki efekt, że byliśmy odarci, prawda, z kapitału. W związku z tym istotną rzeczą są dochody z pracy, żeby te kapitały rosły, ale z drugiej strony proszę zobaczyć dochody z kapitału, zyski netto, one przez wiele dekad ostatnich po transformacji były wysysane przez właśnie duże korporacje zagraniczne. Czyli to PKB rosło, bo te dochody z kapitału, zyski rosły, ale co z tego, kiedy ten zysk był transferowany właśnie za granicę. I tutaj, proszę Państwa, chciałem pokazać, jak pozytywnie zaczyna się dziać od 2016. Tutaj pan prezes tego centrum, Lubelskiego Centrum Konferencyjnego, z tego co wiem, zarządza od tego roku 2016. Tym 19, tak? To przepraszam bardzo. Nie, samo centrum jest właśnie od tego okresu. No ale też rok 19, tutaj widzimy, jest duży skok. Więc widać, że w Polsce to działanie prowadzi do tego, że ten udział płac właśnie w tym całym produkcie krajowym zaczyna bardzo szybko rosnąć. I my zauważyliśmy właśnie, że te płace spowodowały, że kapitały gospodarstw domowych istotnie się poprawiły. Istotnie przyczyniły się do tego, że również gospodarstwa domowe mogły lepiej funkcjonować, mogły też inwestować, tworzyć właśnie przedsiębiorstwa. I tutaj takim też w tym kontekście ważną sprawą było wzrost minimalnego wynagrodzenia. Ja pamiętam te czasy, kiedy za te 5 zł, prawda, ktoś musiał pracować i znam wypowiedzi rówieśników moich dzieci, tak, którzy mówią, no tak, jak oni chcą, bo studiują i chcą podejmować jakąś pracę, to właśnie no, nie mają szans, bo ten czas w pewnym sensie jest droższy niż to, co mogą właśnie zarobić. I to, co w Polsce pozytywnego się dzieje przez ostatnie 8 lat, to właśnie istotny wzrost minimalnego wynagrodzenia, który jest związany z tym, że jest większa czy lepsza wydajność. Z tego powodu, jak wyższe wynagrodzenie, to można więcej kupić. To poprawia również atrakcyjność rynek pracy. Zauważyliśmy, że w ostatnich latach mnóstwo ludzi, Polaków wróciło z zagranicy. I to mimo tego właśnie osiągnęliśmy bardzo najniższy poziom bezrobocia w Polsce. Dlaczego ja pokazuję te liczby, proszę Państwa, żeby to, co mówiłem w ogólności o solidaryzmie, zilustrować teraz, że właśnie z takim jakby efektami, w jakim stopniu solidaryzmu mieliśmy do czynienia w ostatnim okresie od powiedzmy 2016 roku do 2023. Proszę zobaczyć, takim miernikiem dobrym jest między innymi liczba mikroprzedsiębiorstw. We wszystkich kategoriach przedsiębiorstw wielkości, od właściwie do chwili obecnej, mieliśmy jednakowy poziom liczebny. Natomiast mikroprzedsiębiorstwa od 2016 roku następuje silny wzrost. Obecnie to są dane do 2020, ale do końca 2023 od 2016 przybyło 500 000 mikroprzedsiębiorstw. I teraz, to są te, które zatrudniają do 9 osób. I teraz, kiedy zadamy sobie pytanie, dlaczego tak się stało? Odpowiedź jest prosta, bo były warunki, które tworzyły atrakcyjne otoczenie gospodarcze, że te przedsiębiorstwa się rozwijały. Pozytywną sprawą dla rozwoju takich przedsiębiorstw jest to, że z tych mikro
zamieniają się stopniowo na małe, średnie, później duże. Jest taka ewolucja. Czyli skoro proszę zauważyć od 2,8 do 2,14, jest na tym samym poziomie. Nie przybywa liczba. Więc to oznacza, że mieliśmy właśnie bardzo dobre otoczenie gospodarcze, które no, ja nazywam jako pewna cecha solidaryzmu. Proszę Państwa, to są przedsiębiorstwa, które te mikro i małe zatrudniają prawie 5 milionów ludzi. Czyli to jest jakby potężna siła, jeśli chodzi o, można powiedzieć, no, wypowiadanie się w procesach wyborczych. Proszę Państwa, zwracam uwagę tutaj na taki wskaźnik minimalnej płacy do średniej. W 2008 do 2012 byliśmy, można powiedzieć, na szarym końcu. Obecnie w 2022-2023 jesteśmy w czołówce europejskiej. I to pokazuje, że właśnie to jest jakby kolejny miernik, który no, udowadnia właśnie, że ta sytuacja, która generalnie bardzo mocno się poprawiła w gospodarce, miała swoje szczegółowe komponenty. Tutaj widzimy z kolei, proszę Państwa, w dolarach produkt krajowy brutto na głowę. Czyli tak jak Patryk, na głowę, to znaczy, że Patryku, to oznacza, że tutaj mniej więcej do 2016 13 tysięcy dolarów na głowę, na osobę rocznie. Taka była produkcja, tak? 13 tysięcy dolarów, to sobie wyobrażasz taką kwotę? No pewnie jeszcze nie, ale jak podrośniesz, to na pewno będziesz miał wyobraźnię. I proszę zobaczyć, dlaczego podaję tu w dolarach? Bo to podaje, ilustruje międzynarodowy jakby układ siły nabywczej. Czyli w okresie 2,7 do 2, no praktycznie tutaj 16, mamy... Nie mamy wzrostu siły nabywczej tego produktu krajowego brutto. Tutaj w dalszej kolejności od 2018 następuje silny wzrost do 2023, czyli aż o, no powiedzmy, od 14 do 8, prawie 19 czy 18, czyli w tym okresie istotny, duży przyrost tego kwot, które właśnie ilustrują ten przyrost siły nabywczej. To jest bardzo ważne, żeby po prostu porównać, żeby zobaczyć, że do 2015-16 to właściwie nie zwiększaliśmy tej siły nabywczej w stosunku, nie wiem, do Niemiec czy innych krajów. Nieraz Państwo słyszeliście, że no, tak bardzo ładnie idziemy do przodu, okazuje się, że to jest tylko nie zweryfikowane liczbami i tutaj właśnie to widzimy. Tutaj, proszę Państwa, to przeskoczę te i tutaj też chciałem pokazać, co się dzieje w ostatnich latach, również ostatnich 8 latach. Proszę zobaczyć, jak właśnie dynamika wzrostu PKB. Tu jest Polska, a tu są Niemcy. Czyli my rośniemy bardzo szybko, Niemcy nie rosną, wręcz spadają, ale co jest dobre, że mamy większą dynamikę, czyli ta różnica w naszej dynamice do Niemiec rośnie. Co to oznacza praktycznie? To oznacza praktycznie, że my doganialiśmy Niemcy. I teraz ja to przedstawiam po to, żeby można powiedzieć, zadać sobie pytanie, przed czym obecnie stoimy, bo mieliśmy perspektywę, która pozwalała na tak zwaną konwergencję, czyli dogonienie Niemiec, czyli bycie właśnie takim partnerem i możliwościami, prawda, w tym wymiarze ekonomicznym. I teraz odwrót od tego, właśnie od tego, powiedziałbym, solidaryzmu gospodarczego, będzie prowadził do tego, jak tu było, proszę Państwa, do tego, jak tutaj było w tych latach, proszę zobaczyć, 2008,
to żeśmy ten dystans się zmniejszał, prawda? Tu później trochę on się zwiększył, ale tu mamy właściwie zasadniczy przyrost tego naszego zbliżenia się do Niemiec był właśnie bardzo istotny. Proszę Państwa, tutaj bardzo ważna sprawa, tak zwana dyrektywa budynkowa, ocieplanie. Czyli mówi się o tym Zielonym Ładzie. Ja mówiłem o latyfundiach w odniesieniu do rolnictwa, ale teraz trzeba powiedzieć o tym, co, jakie będą konsekwencje, jeśli się zrobi tak zwaną transformacją energetyczną bez ludzkiej twarzy. Czyli dzisiaj, to od razu podaję liczby, ten model, to podejście prowadzi do tego, że w przeciągu 10 lat, gdybyśmy tego nie zatrzymali, każdy obywatel, który pracuje, czyli 17 milionów obecnie pracujących, musiałby zaciągnąć kredyt na kwotę 600 tysięcy złotych w perspektywie 10 lat. No, zadajmy sobie pytanie na tej sali, prawda? Patryk, ty nie, bo nie pracujesz, ale w domu się spytaj rodziców, cioci, innych, prawda? Czy stać ich na zaciągnięcie takiego kredytu? No, oczywiście, że nie. Może jakąś część. Ja, proszę Państwa, jestem praktykiem też gospodarczym, nie tylko profesorem na uczelni. Pracowałem w sektorze bankowym i wiemy doskonale, że zdolność kredytowa na zaciągnięcie takiego kredytu dotyczy bardzo małej części ludności. Ale forsuje się takie działanie, bo trzeba wymienić, ocieplić dom, wymienić okna, fotowoltaikę, pompę. Już nie pozwalają Państwu używać pieca gazowego, bo był ekologiczny, a dzisiaj to już nie jest ekologiczny. No, elektrowni jądrowej, prawda, to tutaj nikt nie założy przy domu, bo to jest trochę dłuższa perspektywa. No, ale też Niemcy mówią, że elektrownia jądrowa to też nie jest ekologiczna. Oczywiście to nie jest prawda. I teraz co to oznacza? Co się stanie w tym procesie biurokratycznym, w tym forsowaniu? Otóż, jeśli panią nie stać, tak, znaczy panią może stać, prawda, bo pani jest przedsiębiorcza, prawda, też nie stać. O. No tutaj na tej sali, proszę Państwa, ponieważ jesteśmy nagrywani, puścimy to do mediów, oczywiście nie pokazujemy twarzy naszych słuchaczy, ale to ja wiem ze statystyk, jaka część społeczeństwa jest w stanie taki kredyt właśnie zaciągnąć. Jak to będzie się rozwijało dalej? Otóż te władze superpaństwowe, gdybyśmy do tego dopuścili, wprowadzą regulację przymusu administracyjnego. Na czym ten przymus administracyjny będzie polegał? Otóż jest liczna grupa bogatych ludzi z całego świata, oligarchów kapitałowych, którzy po prostu zostaną skierowani i będą ocieplać. Pani nie może, to oni ocieplą, dlatego że musimy zredukować to CO2 do zera. Oczywiście to jest głupota, bo proszę Państwa, Europa emituje 8%, cały świat 90%, prawda, 2%, Chiny, Indie i tak dalej. A przecież nie można postawić muru, żeby to CO2 nie przepływało, prawda? Kropla w morzu w tej Europie to 8% CO2 niczego nie zmienia. Oczywiście trzeba iść w kierunku tego, żeby organizować coraz tańsze źródła energii i temu nikt się nie sprzeciwia i to się dzieje. To nie jest tak, że, prawda, te procesy się nie dokonują, bo się tworzą różne technologie i to się musi odbywać na zasadzie pewnej konkurencji, tak jak stworzono to rozwiązanie w Stanach Zjednoczonych. Otóż w Stanach Zjednoczonych stworzono taką ustawę, która polega na tym, że zachęca się do rozwoju różnych technologii. A te technologie, które prowadzą do obniżenia kosztu produkcji energii, są promowane.
Czyli nie ma, że tak powiem, administracyjnego zakazu, prawda, że tutaj pani redaktor, prawda, paliła w piecu z węglem. No ale jeśli to będzie wysoki koszt energii, to taka technologia będzie musiała dawać miejsca innym, które są konkurencyjne. I tak wprowadzono w Stanach Zjednoczonych takie rozwiązanie, które promocja polega na tym, że jeśli ktoś obniża cenę energii, czyli wprowadza technologię, to ma ulgi podatkowe, a nawet pewne subsydia w tym zakresie. I ten układ konkurowania jest właśnie rozwiązaniem na to działanie. Kończąc, czy właściwie wyjaśniając dalej, co się stanie, kiedy właśnie przyjdzie do pani ten z nakazem, on przyjdzie z nakazem, pani nie będzie mogła powiedzieć nie, bo jak pani powie nie, to przyjdzie policja. Tak jak, prawda, w tej chwili się robi, likwiduje się media różne i tak dalej, bez ustaw, tylko siłą, przemocą i tak dalej. To właśnie w świecie Spinellego policja, a później też wojsko będzie służyło do tego, żeby właśnie ludzi podporządkować. I to nie jest bajka. To właśnie w manifestie z Ventotene, to też na łamach magazynu Optyka Schumana, tutaj mamy na sali panią redaktor Wieja, która prowadzi ten magazyn, właśnie piszemy i pokazujemy, cytujemy z tego manifestu z Ventotene, cytujemy właśnie również te zapisy w propozycjach zmian traktatu. Na czym to się skończy? Przyjdzie ten nakaz, no dobrze, przyjdzie policja, to już pani się uspokoi, no i oni będą pani ten dom ocieplać. Jak ocieplą, to policzą te koszty i w związku z tym wejdą pani na hipotekę. Czyli stają się często większościowymi właścicielami, bo jak się patrzy na technologię domów w różnych częściach Polski, na Śląsku i tak dalej, no wiadomo, w części to się zmieniło, te technologie są bardziej nowoczesne, ale cały czas w większości nie spełniają tych warunków, które chcą wprowadzić biurokraci właśnie z Brukseli. W takim razie w wielu wypadkach ten wkład, który będzie związany z ociepleniem tych oligarchów, będzie stanowił być może nawet 95% wartości całości nieruchomości. Więc pani zostanie osobą, która będzie wynajmować, tak? Oni nie usuną pani, bo przecież jak pani płaci czynsz, bo w miarę jeszcze na ten czynsz pani zarobi, na jedzenie, prawda, jeszcze gdzieś na wyjście do kina i tak dalej. No o to im chodzi, żeby te dochody tych osób, ludności, tej drugiej grupy, czyli władza i oligarchia i druga grupa, czyli takie dwie kasty, taki podział kastowy, prawda? W związku z tym prowadzi to do usunięcia własności. I to nie jest bajka. Oszacowania, które ja tutaj podaję, jeśli chodzi o kwestie potrzebnych kwot do ocieplenia, również determinacja tych ludzi Spinellego, determinacja do stworzenia superpaństwa jest tak silna, że te procesy będą właśnie szły w tę stronę. I tutaj, proszę Państwa, zaraz coś się za... O tak. Tu, proszę Państwa, mamy taką charakterystykę takich trzech modeli. Wspólnota narodów według Roberta Schumana i Jana Pawła II, gdzie właśnie mamy patriotyzm, gdzie mamy solidarność między narodami i wewnątrz narodów. Tutaj Spinelli w środku, gdzie jest solidarność między tylko oligarchią, a reszta jest, że tak powiem, tą klasą pracującą. I trzecia grupa to jest państwo nacjonalistyczne. I tutaj różnice właśnie są takie, że we wspólnocie narodów Schumana to mamy pełną wolność, decyzyjność, rozwój na bazie historii, tradycji. W superpaństwie nie mamy nic do powiedzenia. Wyzbyci jesteśmy własności,
własność posiadają tylko grupy oligarchiczne. I teraz można się zastanowić, dlaczego ja tu pokazuję państwo nacjonalistyczne, czyli państwo, które jest skupione tylko na sobie. Otóż Schumann bardzo mocno zwrócił na to uwagę, mówiąc, że tutaj on mówi o patriotyzmie, że to jest umiłowanie ziemi ojczystej. Ale jeśli kochasz ojczyznę, nie możesz nienawidzieć innych. I ta wspólnota narodów polega na tym, że ta miłość jest do własnych domowników i do tych innych narodów. Albo odwrotnie, nie można mówić, że się kocha Europejczyków na przykład, a nienawidzi się Polski. Czyli Schumann na tej podstawie wywodzi, że państwo nacjonalistyczne to jest takie, które po prostu nie chce budować relacji z innymi, czyli właściwie ogranicza się do własnych interesów, stając się w jakimś sensie obojętnymi na innych, a ta obojętność bez relacji prowadzi w końcu stopniowo do obojętności, a później do konfliktów i te konflikty nawet mogą rozwijać się w procesy wojenne. Właśnie państwa w pewnym sensie nacjonalistyczne, można powiedzieć, kwitły przed I wojną światową, w długim, właściwie wychodząc z okresu oświecenia jeszcze wcześniej, kiedy usuwano wartości chrześcijańskie, kiedy, można powiedzieć, niszczono klasztory, kościoły w Europie i tak dalej, księży, właśnie było to pożywką dla takich egoistycznych właśnie państw, które później, no, przełożyło się to w I wojnę światową, później w II wojnę światową. Tutaj mamy profesora Gebharda, współpracownika Roberta Schumanna, więzień obozów Mauthausen. Żyje jeszcze profesor Gebhard w Polsce, 93 lata. Kiedy miał 28 lat, Robert Schumann miał wtedy 70. I Robert Schumann tworzył właśnie takie grupy Schumanna, takie oddziały Schumanna właśnie. Tutaj bardzo dziękuję, bo w Lublinie słyszałem, rozmawialiśmy, państwo chcecie utworzyć oddział Instytutu Schumanna i to jest właśnie właściwa reakcja w tym kierunku. Tutaj widzimy Roberta Schumanna na takiej konferencji, tutaj przepraszam, Schumanna, taki łysy w okularach, a tutaj jest profesor Gebhard, prawda? I teraz powstaje pytanie właśnie, co robić, jak się przeciwstawić temu, żeby to superpaństwo zablokować, żeby nie dopuścić do rozwoju tego superpaństwa. I tutaj oczywiście, no, niektórym opadają ręce, czy tracą ducha, bo widzimy, co się dzieje w Polsce. Po prostu destrukcja w wymiarze gospodarczym, zaledwie parę lat, parę miesięcy nowego rządu, który niszczy gospodarkę, niszczy inwestycje, bo te inwestycje właśnie wcześniej pozwalały się rozwijać. Niszczy prawo, bo się zaczyna rządzić nieustawami, czyli to jest antydemokratyczne. Wyrzuca się krzyże, tak? Usuwa się krzyże. Dzisiaj słyszeliśmy nawet, że jedna pani posłanka, prawda, z lewicy przygotowuje jakieś działania, żeby na parlamencie, na Sejmie, na budynku polskiego Sejmu, obok właśnie flagi polskiej zawisła flaga kolorowa. No może będzie to też prowadziło do tego, że się w końcu usunie flagę polską, tak? Bo dzisiaj jeszcze w Europie ta flaga, która nie jest flagą Europy, tylko jest te gwiazdy, które Schumann właśnie wstawił, i ta niebieska z gwiazdami złotymi, jest taką tak naprawdę zadedykowaniem przez Schumanna, czyli oddaniem Europy Matce Bożej. Niektórzy myślą, czy mówią, że to jest flaga Unii Europejskiej jako flaga państwa. To jest oczywiście błędne, bo takiej właśnie tutaj genezy nie mamy. No może w przyszłości będą też niektórzy chcieli w ogóle usunąć również i tą flagę, którą właśnie zaproponował właśnie Schumann.
Czyli na każdym polu właściwie mamy do czynienia z kompletną właśnie destrukcją. I teraz wydaje się, że Europa musi, jeśli chce przetrwać, jeśli nie chce popaść w destrukcję, powinna spojrzeć na to wszystko w optyce Schumana. Czyli przyjąć Schumana jako lidera. Tamta strona przyjęła Spinellego jako lidera. I dzisiaj, kiedy trochę przypomina nam coraz bardziej komunizm w Polsce, władza przestaje się liczyć z kimkolwiek, rolników wyzywa się od szantażystów i tak dalej. Co robić? Niektórym opadają ręce. Niektóre partie, czy tam osoby z prawicy myślą, że w Parlamencie Europejskim będziemy mieli większość. Może tak nie być. Chcielibyśmy, bo oczywiście gdyby była większość środowisk prawicowych, ja nazywam tych, których serce bije do Schumana, to może byłaby szansa, żeby zmienić kierunek. Ale różne kalkulacje prowadzą do wniosku, że ta większość lewicowa, neoliberalna pozostanie. I co robić w tej sytuacji? Co robić? Nieraz jak wracamy, szczególnie państwo, którzy pamiętacie te czasy komunistyczne, w tamtym momencie też ludzie tracili nadzieję, ale przez prawie 20 lat budowała się solidarność. Podziemie, ludzie się integrowali. 20 lat tak naprawdę. Nie 10 od 80 do 90 do transformacji, bo to już wcześniej. Czyli trzeba, i ta solidarność w którymś momencie osiągnęła masę krytyczną i komuniści stwierdzili, że już musimy to robić inaczej, musimy coś zmienić. I ta zmiana istotna się pojawiła, ale przypomnijmy w tym procesie takim ostatnich lat tych zmian, czy też pojawia się Jan Paweł II, prawda? Pojawia się taki lider dla tego ruchu Solidarności, czyli lider. I odpowiedzią, czy też myśleniem o tym, jak przełamać, czy jak prowadzić mimo wszystko, to mimo tej destrukcji, jaka będzie jeszcze w większym stopniu do zwycięstwa, to jest zbudowanie wielkiego, solidarnego ruchu oporu przeciw superpaństwu. I ten ruch oporu powinien budować się, integrować w środowiskach, którym zależy na właśnie takim modelu Schumana, czyli wartości chrześcijańskie, nawet jeśli to nie są osoby wierzące. Wiele osób niewierzących z wielkim szacunkiem odnosi się do wartości chrześcijańskich. Za trwaniem w tradycji, za naszymi instytucjami państwowymi, za suwerennością, za wolnością. Czyli żeby utrzymać, żeby się nie poddać, to musi tworzyć się potężny ruch kilkudziesięciomilionowy w Europie, który, ja podaję ten wzór z Solidarnością, prawda? Bo też wiele osób wątpiło. Przecież trudno było uwierzyć, że ten komunizm spadnie, że Związek Radziecki się rozpadnie. To jest jakiś był cud niezwykły i myślę, że w tym Pan Bóg właśnie przez Jana Pawła II jakby wlał też takiego ducha w ludzi. I ten duch jest potrzebny dzisiaj. On powinien przybyć i tym takim liderem, który może być adekwatnym do zmierzenia się ze Spinellim, może być tylko Robert Schuman. On już nie zmieni poglądu, tak jak zmieniają poglądy różni liderzy partyjni. Platforma Obywatelska, która w 2000 roku wartości, prawda, chrześcijańskie, tradycja w preambule mają pięknie napisane, a później jak się zmieniał lider, to doszło do zmiany o 180 stopni, a dzisiaj, co jest przykre, tak,
z wielką jakąś wściekłością walczą o to, żeby zabijać nienarodzone dzieci. I to do 12, niektórzy jeszcze później albo i tak dalej. Już nie będę tego rozwijał, ale taka jest prawda. I temu może się tylko przeciwstawić budujący się ruch kilkudziesięciomilionowy. Grunt jest bardzo dobry, bo proszę zauważyć to, co jest bardzo tępione przez obecne polskie władze, tak? Ten zachowanie się rolników. Do tego dołączyła Solidarność, dołączają leśnicy, dołączają właśnie też inne organizacje. Ja bardzo zachęcam, żeby dołączyły się do tego właśnie Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców. To jest 5 milionów właśnie zatrudnianych ludzi. To jest 1,5 miliona mikroprzedsiębiorców w tym wszystkim. Też rolnicy na zachodzie strajkujący. Potrzeba tworzenia właśnie takich grup Szumana, oddziałów Szumana, Instytutu Myśli Szumana, ale tu chodzi o to, żeby to były właśnie te oddziały, które działają na właśnie rzecz Szumana. I dzisiaj, kiedy spotykam, proszę Państwa, w Polsce ludzi, którzy bardzo jakby mocno są podskrzydleni tym, co się dzieje w ostatnich paru miesiącach. Niektórzy właściwie sobie nie uświadamiają tego i myślą, że właśnie żyją w tej wspaniałej perspektywie przyszłości, że to właśnie to, co się stało, to będzie tworzyło jakiś dobrobyt, coś niezwykłego. To, o czym Szuman mówił, próbują was usypiać właśnie w tym poczuciu jakiegoś tam bezpieczeństwa, ułudnego bezpieczeństwa i też jakiejś świetlanej przyszłości. I dlatego tą konkluzją w tym moim wystąpieniu i w mojej kampanii wyborczej jest właśnie: postawmy na Szumana. Jeśli tego nie zrobimy, to ta fala tsunami, właśnie ta destrukcja będzie postępowała w tak szybkim tempie, że znajdziemy się w sytuacji, która będzie o wiele gorsza niż to, z czym mieliśmy do czynienia, a wielu z nas żyło w tych czasach, prawda? Mieliśmy do czynienia w komunizmie sowieckim, czyli o wiele gorzej, a zatem można sobie wyobrazić, co się stanie, jeśli nie podejmiemy się działań, które właśnie zjednoczą wszystkie grupy właśnie patriotów, ludzi prawicy, ludzi konserwatywnych. W skrócie ja mówię wszystkich ludzi dobrej woli, których serce bije do Roberta Szumana. A zatem, proszę Państwa, popatrzmy na to wszystko z optyki Szumana, z jego perspektywy. I tutaj też chciałem na koniec podziękować za obecność pani redaktor Wieja, która jest redaktor naczelną tego magazynu Optyka Szumana. I właśnie myślę, że tą myśl Szumana w tym momencie, ale również i jej praktyczne zastosowanie rozwijać i promować. Dziękuję bardzo. To jest zwykle jeszcze czas na pytania. Może ktoś jest przeciw, albo było kiedyś taką anegdotę, proszę Państwa, podam. Była taka ankieta w Warszawie, były dyskutowanych 5 tematów. I w końcu ludzie się wypowiadali, czy jest za, czy przeciw. Jeden taki strażnik, to jest autentyczne nagranie, strażnik miejski, którego pytano, czy pan jest za, czy pan jest przeciw. A on na każde odpowiadał, jestem za, a nawet przeciw. Proszę bardzo. Ja zadam dosyć prowokacyjne pytanie, a mianowicie Altiero Spinelli w manifestie z Van Bottena wskazuje wyraźnie na pewien model będący tak jakby trochę odpowiedzią na model solidaryzmu gospodarczego Roberta Szumana, a mianowicie on tam wskazuje na dochód gwarantowany, który miałby mieć każdy obywatel,
teraz moje pytanie jest takie, bo czym to się różni tak naprawdę? Bo z pozoru może się wydawać, że te rzeczy dwie są podobne, a jednak zdaje się, że one są totalnie różne. Czym się różni od czego? Dochód bo gwarantowany. Model solidaryzmu gospodarczego od tego, co... Znaczy, model solidaryzmu gospodarczego Roberta Schumana od tego, co Spinelli zawarł w manifestie z Ventotene. Chodzi o to rozdawnictwo, o dochód gwarantowany między innymi. Okej, okay, tu pani powiedziała o tym dochodzie gwarantowanym. Rzeczywiście to jest, to wynika z tej ideologii Spinellego, że tak powiem, utopijnej. Ale ta jego propozycja jest spójna z tym podziałem na kasty, na właśnie rządzących i oligarchów i na tych, którzy będą pracować. I aczkolwiek ona jest po prostu ekonomicznie, z punktu widzenia praw ekonomicznych sprzeczna, to dla nich, żeby ta oligarchia mogła funkcjonować i rządzący, to muszą, że tak powiem, starać się tworzyć warunki dla tej, przepraszam za słowo, proszę Państwa, bo oni tak myślą, dla tej masy pracującej, żeby oni mogli, że tak powiem, mieć jakiś dochód, żeby pracować, jeść, żeby w końcu ten dochód był wydawany na te produkty, które są wynikiem prowadzonego biznesu przez oligarchię. Podobnie trochę myślano w komunizmie sowieckim, prawda, że będzie jakiś taki udział, czy jakiś podział każdemu według jego potrzeb, prawda? Ale to jest właśnie sprzeczne z prawami ekonomicznymi, a wynika właśnie z ideologii tego podziału właśnie na te dwie kasty. Dlatego, że z ekonomicznego punktu widzenia to dochód jest wynikiem produktywności, wartości dodanej, zaangażowania, przedsiębiorczości. Natomiast w ideologii Spinellego właściwie spłaszcza się rolę jakby ludzi i tego dochodu gwarantowanego do takiego prawa, które nie wynika z tego, ile, jaki będzie wkład danej osoby do wytworzenia produktu. Tak komunizm czarował ludzi. Bardzo szybko w Związku Radzieckim, że tak powiem, produkowano biedę. Ukraina, głód na Ukrainie w komunizmie sowieckim. Do tej pory komunizm sowiecki nie może się podnieść z upadku, bo właściwie oligarchowie mają duże majątki, a w Rosji panuje naprawdę wielka bieda. A solidaryzm Roberta Schumana nie skupia się na tym, że żeby stworzyć gwarantowane płace, pensje, tylko skupia się na tym, żeby efektywność gospodarcza prowadziła do tego, żeby na przykład minimalna płaca do średniej była na odpowiedniej poziomie. To, co ja pokazałem tutaj, proszę Państwa, na tym właśnie, zaraz tutaj, o tak, nie w tą stronę. Ten solidaryzm gospodarczy, o, to jest właśnie to. Czyli minimalne wynagrodzenie jest punktem równowagi, w którym łączy się interes pracodawcy, bo pracodawca chce, żeby to wynagrodzenie dawało odpowiednią produktywność. No, żeby zwiększać płacę, na przykład minimalną, to musi rosnąć produktywność. Czyli pracodawca musi mieć rosnący zysk, żeby z tego zysku zwiększać płacę dla pracownika. Następnie pracowników interesuje wzrost siły nabywczej. Czyli jak on będzie właśnie produktywny, pracodawca mu płaci więcej, więc rośnie siła nabywcza. To powoduje dla rynku pracy taką sytuację, że ta minimalna płaca mobilizuje do tego, że rośnie również średnia płaca.
Na pewno Państwo spotkaliście się z taką sytuacją, że jak były podnoszone płace minimalne, to inni pracownicy właśnie też oczekiwali, żeby te pozostałe grupy pracowników uzyskiwały większe kwoty. Więc to tworzyło w układzie płac sprawiedliwe wynagrodzenie za pracę na określonym poziomie produktywności. I w końcu dla gospodarki, czyli jeszcze na rynku pracy, zobaczcie Państwo, co się stało w Polsce. Mimo wzrostu płacy minimalnej, bo niektórzy ekonomiści bili na alarm, przecież to spowoduje taki wzrost kosztów dla pracodawców, że będą zwalniali, będzie rosło bezrobocie. Tak się nie stało. No właśnie dzięki temu mechanizmowi, który tutaj opisuję. I na końcu, jaki to miało wpływ i ma wpływ dla gospodarki? Otóż taki, że obserwowaliśmy napływ, powrót Polaków do Polski. Mało tego, obserwowaliśmy na przykład duże ilości biznesów, przedsiębiorców, na przykład z Portugalii, z Hiszpanii, tak, zaczęło nieduże korporacje, tylko właśnie małe przedsiębiorstwa. Zaczęło właśnie szukać tutaj działalności w Polsce, a niektórzy nawet przyjeżdżali tu, czy do tej pory właśnie z całymi rodzinami. Także w konkluzji trzeba powiedzieć, że solidaryzm gospodarczy w koncepcji Roberta Schumana, on się wywodzi de facto z nauki społecznej Kościoła, tylko jest zoperacjonalizowany, jest po prostu konkretnie ubrany w pewne mechanizmy. Czyli ten solidaryzm gospodarczy prowadzi właśnie do takiej równowagi, w której korzystają wszyscy, tak jak się mówi czasem w ekonomii, że 2 plus 2 to dobrze zarządzana, powiedzmy, ekonomia, to powinno być 5, a nie 4, tak? I tutaj właśnie solidaryzm gospodarczy to nie jest socjalizm, to nie jest rozdawnictwo, to jest właśnie lepszy mechanizm, który tworzy lepszy potencjał do rozwoju. Proszę Państwa, taka też lekka dygresja w tym kontekście, co Pani pytania, mianowicie kryzys w 1930. To oczywiście może wydawać się odległe. Czym on był spowodowany? Był spowodowany tym, że podział wypracowanych dóbr, aktywów, zysków był nierównomiernie rozkładany. Co powodowało, że pani miała mniej pieniędzy na kupowanie, a więc na popyt, a więc właśnie ci, którzy produkowali, nie mogli sprzedawać. Czyli następowała koncentracja tych dochodów. To, co zwracałem uwagę, występuje teraz. Czyli dalszy wzrost tej koncentracji, tego nierównomiernego podziału, który jest wynikiem neoliberalizmu, właśnie grozi nam bardzo wielkim kryzysem. I pojawia się taki ekonomista Keynes, który wyprowadza wnioski. I co Keynes mówi? Właśnie, że trzeba rozpocząć oddziaływanie, żeby ten podział był równomierny. I Keynes mówi, że państwo ma poprzez dystrybucję z budżetu, czyli wpływy podatkowe ma tak dystrybuować, żeby w miarę równomiernie rozwijać wszystkie podmioty w gospodarce. Samorządy, prawda, i tak dalej. I właśnie zastosowanie tego w dalszej kolejności doprowadziło do takiej sytuacji, że z podobnych warunków w gospodarce następował rozwój, czyli wychodzenie właśnie z tego kryzysu. Później, proszę Państwa, po wojnie jeszcze przez parę dekad były stosowane to podejście Keynesa, a później w 2008 jest kryzys, wielki kryzys na rynku finansowym. Dlaczego? Dlatego, że przez dwie dekady przed tym kryzysem dochodzi do głosu znowu model neoliberalny. I w 2008, proszę Państwa, wielu ekonomistów zaczyna powracać do właśnie myślenia Keynesa.
i do tego właśnie wchodzenia znowu w penetrację, czy też analizowanie, czy nawet stosowanie, chociaż to cały czas jest, można powiedzieć, margines tego podejścia solidaryzmu społeczno-gospodarczego. I dzisiaj mamy również w ramach tego, o czym mówię, tego budowy solidarnego ruchu oporu przeciwko superpaństwu, ta koncepcja jest niezwykle przydatna i ważna, bo ona w przeciwieństwie do ruchów komunistycznych, czy Marksa, czy Engelsa, którzy po prostu tworzyli rewolucję, nie oferując żadnego zdrowego modelu gospodarczego, my tutaj oferujemy w cudzysłowie rewolucję pokojową, budując ten ruch wielki, oferując... Tutaj pani podpowiada kontrrewolucję. Dobrze, to niech będzie kontrrewolucja, proponując jednocześnie zdrowy, mądry model gospodarczy solidaryzmu społeczno-gospodarczego. I to się wpisuje w to myślenie Schumana, w którym on mówi jedność, solidarność i pokój. Czyli jedność, pojednanie, czyli bycie w jedności, we wspólnocie, czyli usuwanie egoizmu. A jak to jest, działa w miarę dobrze, to dzielimy się równomiernie, prawda? Patryk, prawda, nieraz ja tak, jak byłem taki mały jak ty, to też się tam czasem zabierałem komuś jakieś, nie wiem, zabawki, kłóciłem się. Ten egoizm rodził się od początku naszego życia, nie? I trzeba dbać o to, żeby się dzielić. Oczywiście też nie można sobie pozwolić, żeby ci ktoś odbierał, a ty będziesz wszystko oddawał, tak? Sprawiedliwość musi jakaś być, tak? I tutaj właśnie dlatego to ten ruch, uorganizowanie tego ruchu, struktury, eksperckie grupy, prawda, takie grupy Schumana, oddziały Instytutu Myśli Schumana, połączone właśnie ze zdrowym modelem solidaryzmu społeczno-gospodarczego. Ja myślę, że w tym momencie, żeby państwo tutaj przy piątku, prawda, bo spotykamy się w piątek, prawda, państwo na pewno chcecie jeszcze dzisiaj odpocząć. Ja w tym momencie bardzo dziękuję za to spotkanie. No i proszę państwa, to co mogę powiedzieć. Głosujcie na Schumana 9 czerwca.